widzę, że słuchaczy mam zróżnicowanych i postaram się tak mówić, żeby to było w miarę interesujące i ciekawe zarówno dla tych młodszych, którzy pewnie pierwszy raz będą o tym słyszeć, jak i dla tych, którzy już na pewno jakąś wiedzę, też taką wiedzę regionalną, o tych rzeczach na pewno się tutaj też mówiło i jakoś z pamięci w rodzinach te informacje się przechowywały. Proszę Państwa, powiem jakby po kolei tak na trzech poziomach, na trzech płaszczyznach. Najpierw troszkę takiego wstępu, jak z tym podziemiem wyglądało w skali kraju, kim w ogóle byli żołnierze wykręci. Później, jaki był przypadek ziemi tarnowskiej, powiatu tarnowskiego, bo w końcu to, co dla Państwa najbardziej interesujące, jak to wyglądało tutaj w rejonie Rybnic. Więc pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, kim byli żołnierze wyklęci. Udarł się taki termin. Od jakiegoś czasu mamy święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyklętych, dlaczego wyklętych, o kogo tutaj chodzi? Więc trzeba mieć świadomość, że wypędzenie Niemców, wycofanie się Niemców na koniec II wojny światowej, wypędzenie ich, czy zwycięstwo militarne Armii Czerwonej, Armii Sowieckiej, wcale dla Polski nie oznaczało wolności, nie oznaczało demokracji, nie oznaczało wyzwolenia. Tak, termin wyzwolenia jest tutaj zupełnie błędny. A tak naprawdę Armia Sowiecka zachowywała się jak nowy okupant, aresztowała tych, którzy z bronią w ręku walczyli o niepodległość Polski. Za Armią Czerwoną przyszły narzucone Polsce nowe władze, składające się z Polaków. Ale Polaków, którzy realizowali nie interes Polski, ale interes Związku Sowieckiego, polskich komunistów. W czasie II wojny światowej Polacy stworzyli niesamowity fenomen polskiego państwa podziemnego. Chociaż nie było Polski, państwa polskiego, które by mogło rządzić na swoim terytorium, bo byli tutaj najpierw Niemcy i Sowieci, później tylko Niemcy, to jednak państwo jako takie przetrwało. Przetrwało, bo był rząd na uchodźstwie w Londynie i przetrwało, bo było państwo podziemne w kraju. Państwo podziemne, które składało się i z czynników politycznych, takich demokratycznych, przedstawicieli różnych partii politycznych, i z bezpośredniego przedstawicielstwa rządu na uchodźstwie, i w końcu, co dla nas jest chyba najważniejsze, z potężnej siły zbrojnej, jaką była Armia Krajowa. Najpierw Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa. W górnych granicach około 300 tysięcy ludzi, naprawdę rzesza osób, które w konspiracji, w ukryciu szykowały się do tego, żeby wywalczyć niepodległość. No i losy wojny tak się potoczyły, że niestety nie było takiej sytuacji jak po I wojnie światowej, że dwóch naszych sąsiadów, Rosja i Niemcy, są w rozsypce. Jeden z naszych sąsiadów, z którym przez wieki zawsze wojowaliśmy, Rosja, tym razem Rosja sowiecka, okazał się zwycięzcą. I tej Rosji zostaliśmy podporządkowani. Wiadomo było już w styczniu 1945 roku, kiedy te ziemie były zajmowane przez Sowietów, że tak naprawdę nastaje nowa okupacja. I pytanie, jak się zachować. Generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, ostatni komendant Armii Krajowej, postanowił rozwiązać Armię Krajową. Właśnie 19 stycznia 1945 roku. Rozwiązać w tym ostatnim rozkazie pisał tak. Dalszą swą pracę prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. I wyraźnie zaznacza, że ta tworzona przez komunistów Nowa Polska nie jest prawdziwą Polską. Polska według sowieckiej recepty nie jest tą Polską, o którą walczymy szósty rok z Niemcami, o którą popłynęło morze krwi polskiej, ogrom męki i zniszczenia kraju. Czyli dowódca Armii Krajowej mówi wyraźnie, nie osiągnęliśmy naszego celu, nie mamy wolnej, niepodległej Polski, ale działanie w ramach Armii Krajowej teraz nie ma sensu. Militarnie Sowietów nie zwyciężymy. Jak konspiracja mogłaby pokonać tą siłę, która właśnie wygrała wojnę światową? Próba walki zbrojnej bezpośredniej z Sowietami skończyłaby się kompletnym wyniszczeniem i Polaków, i kraju jako takiego. Więc trzeba szukać nowych form działania. Na razie rozwiązanie Armii Krajowej. I przez chwilę panuje taka niepewność wśród samochakowców, co robić. Zachowują między sobą kontakty. Sami siebie ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Cały czas uważają, że przysięga ich obowiązuje. Nikt nie zwolnił ich z przysięgi, którą składali. Też warto pamiętać, że po złożeniu przysięgi każdy żołnierz AK słyszał z ust tego, przed którym przysięgę składał, takie słowa: zwycięstwo będzie waszą nagrodą, kara będzie
zdrada będzie karana śmiercią. Zwycięstwo będzie waszą nagrodą. I tu od razu powiedzmy, że nikt z nich nie doczekał zwycięstwa. Przez pięć lat konspiracji, opuszczając często rodziny, nie zarabiając na nie, bo musieli się poświęcić czemu innemu, walczyli o wolną Polskę i nie ma zwycięstwa. Przychodzą Sowieci, którzy tak samo. Z nimi NKWD, z nimi rodzimy Urząd Bezpieczeństwa, którzy chcą ich tak samo jak Niemcy. Aresztować, przesłuchiwać, torturować, wsadzać do więzienia, czy wywozić na Syberię. Więc żołnierze wykręci, ten termin żołnierze wykręci, to jest termin, który określa wszystkich tych, którzy właściwie po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się walczyć dalej o niepodległą, o wolną Polskę. To nie tylko byli żołnierze z podziemia akowskiego, czyli ci, którzy kontynuowali tradycję Armii Krajowej, był też duży, szeroki ruch podziemia narodowego, drugi najważniejszy, był szereg organizacji tak zwanych nieafiliowanych, które nie powstawały samoczynnie, bez związku z szerszymi organizacjami. Był w końcu szereg organizacji młodzieżowych. Też tutaj w rejonie Tarnowa i tutaj w Ryglicach, gdzie byli tak naprawdę ludzie nawet w wieku tych najmłodszych, którzy tutaj siedzą na sali. Ocenia się, że wszystkie osoby, które przewinęły się przez różnego rodzaju organizacje konspiracyjne po wojnie, szacuje się na 180 tysięcy osób. Czyli więcej niż połowa tego, ile wynosiła Armia Krajowa. Zdecydowało się, choć już mówią, że wojna się skończyła. Choć każdy chciałby wrócić do domu. Każdy chciałby móc się uczyć, móc pójść na studia, móc normalnie pracować, móc normalnie żyć z rodziną, to wiedzą, że jeszcze nie mogą. Bo jeszcze ten cel, o którym walczyli, nie został zrealizowany. Natomiast tych 180 tysięcy, jedynie około 20 tysięcy to są ci, których z reguły kojarzymy z żołnierzami wyklętymi, czyli tacy leśni partyzanci. Ci, którzy na co dzień są w obozach, w lasach, w mundurach, pod bronią, jak Ogień Kuraś, Łupaszka, Dekutowski, no te najbardziej znane nazwiska. To jest jedynie pewna część tych żołnierzy wyklętych. Reszta tworzy zaplecze, tworzy wywiad, siatki konspiracyjne, łączność, zaopatrzenie. Żaden oddział podziemny nie mógłby istnieć, gdyby nie miał poparcia w terenie. Tak, gdyby nie miał skąd dostać żywność, gdzie znaleźć schronienie, gdzie schować się na zimę. Gdyby nie miał informatorów, którzy powiedzą, jakie są ruchy Urzędu Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej. Choć generał Okulicki rozwiązał Armię Krajową, no to nie mogło być próżni. Akowcy sami szukali jakiejś formy organizacyjnej, żeby móc działać dalej. No i z reguły wymienia się takie trzy kolejne formy organizacyjne. Najpierw to była organizacja NIE. To legendarny szef KEDYW-u, Fildorf NIE, tworzył jeszcze w czasie wojny. To miała być taka ściśle zakonspirowana struktura, tworzona jeszcze równolegle do Armii Krajowej, szykowana właśnie na wypadek, gdyby to Sowieci byli nowymi okupantami. Niestety ta siatka została jednak przez Sowietów w znacznym stopniu rozpoznana. Sam Fildorf został najpierw aresztowany, wywieziony na wschód, nierozpoznany. Kiedy wrócił do kraju, został aresztowany, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Nie zaistniała tak naprawdę w szerszym polu. Później było coś, co nazywano delegaturą sił zbrojnych na kraju. To jeden z oficerów Armii Krajowej, pułkownik Rzepecki, zaczął tworzyć, właśnie żeby zagospodarować te kadry akowskie, które cały czas chciały działać, a przede wszystkim tych ludzi, którzy nie mogli wrócić do domu, bo tam czekałby na nich albo NKWD, czyli Sowieckie Służby Specjalne, albo Urząd Bezpieczeństwa, czyli ta Polska Bezpieka, albo Milicja Obywatelska. Co z nimi zrobić? Nie można ich tak po prostu puścić, zdać, żeby każdy na własną rękę działał. Trzeba jakoś się nimi zaopiekować. To miała robić delegatura sił zbrojnych na kraj. Ale ona już zakładała, że trzeba jak najbardziej zmniejszać walkę partyzancką, a zachęcać do działalności takiej politycznej, konspiracyjnej. Bo znowu wiadomo, że walka zbrojna może powodować represje. Zbrojnie z polskimi komunistami, za którymi stoi Armia Czerwona, nie wygrała. Gdyby to byli sami polscy komuniści, to nie byłoby problemu. Tak? To żołnierze wypędzie by ich przykryli czapkami, to proporcje i kwestia poparcia społeczeństwa były jednoznaczne, co pokazały i prawdziwe wyniki referendum, tak zwanego referendum ludowego, referendum trzy razy tak z czerwca 1946 roku, czy później z wyborów ze stycznia 1947 roku. Ale za nimi stała NKWD, za nimi stała Armia Sowiecka i to była potęga. Więc z nimi walczyć zdolnie nie można było.
delegat Sił Zbrojnych, która później po konferencji jałtańskiej przekształciła się w najważniejszą PAK-owską strukturę konspiracyjną Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Dlaczego te postanowienia jałtańskie były ważne? Krótko. Jałta. Teraz znowu Krym, Jałta, prawda, znowu jest tam głośno, znowu w kontekście imperializmu sowieckiego. Jedna z konferencji, które kończyły II wojnę światową z lutego 1945 roku. I co w tej Jałcie postanowiono? Postanowiono, ignorując istnienie polskiego rządu na władztwie, że nowe władze w Polsce będą tworzone na bazie struktur komunistycznych jedynie z dołączeniem wybranych przedstawicieli tzw. polityków demokratycznych z krajów zza granicy. I tutaj chodziło o Stanisława Mikołajczyka, który wcześniej był premierem rządu na uchodźstwie, ale uznał, że w Londynie już nic nie zdziała, że musi wrócić do kraju, żeby cokolwiek uratować. I sam dogadywał się ze Stalinem w Moskwie, żeby tutaj móc jakoś resztki niezależności Polski bronić. I konferencja jałtańska właśnie przesądziła też o utracie Kresów, o przesiedleniach, ale między innymi o tym, że będzie ten rząd na bazie rządu komunistycznego z dołączeniem wybranych polityków demokratycznych i że ten rząd przygotuje wolne wybory. I z jednej strony dla nas jest jasne, że Jałta to była kolejna zdrada. Po raz kolejny sojusznicy nasi, Anglicy, Amerykanie nas zdradzili i oddając połowę naszego kraju Związkowi Sowieckiemu i utrzymując nas w sowieckiej strefie wpływu, ale też Jałta dawała nadzieję, bo ci sojusznicy gwarantowali wolne wybory. I gdyby były rzeczywiście wolne wybory, to co prawda nie mielibyśmy Wilna i Lwowa, ale rządzilibyśmy się demokratycznie i na pewno nie rządziliby tu komuniści. I w tej sytuacji ci kierownicy polskiej konspiracji uznali, że to, co jest najważniejsze dla nich, to dopomóc, żeby te naprawdę demokratyczne siły, patriotyczne, myślące o Polsce niepodległej, wygrały te wybory. Pierwsza deklaracja Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość kończyła się hasłem wyborów sfałszować nie damy. I Zrzeszenie WIN, powołane przez AK-owców, przez wysokich oficerów Armii Krajowej, miało być organizacją tak naprawdę cywilną, nie wojskową. Szefem był prezes, nie komendant. Jej działalność miała koncentrować się na trzech polach. Wywiadu, żeby zbierać prawdziwe informacje, co się dzieje w kraju. Co tak naprawdę robi rząd? Jakie są relacje między rządem a Moskwą? Jakie są kierunki polityki? Co robi Urząd Bezpieczeństwa? Co robi Armia Czerwona? Co robi Ludowe Wojsko Polskie? Jakie są represje? Jak jest zwalczane Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka, czyli ta prawdziwa demokratyczna środka? Zbierać te informacje dla własnej wiadomości, ale też, żeby przekazywać je do świata zachodniego. Więc pierwsza rzecz, wywiad. Druga rzecz, propaganda. Propaganda w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu informowanie ludzi, jak naprawdę wygląda sytuacja. Jak bardzo cele PPR-u, czyli Partii Komunistycznej, różnią się od tego, co deklarują w swoich manifestach. Żeby uodpornić społeczeństwo na wszechobecną, zmasowaną propagandę komunistyczną. Oni mieli wszystkie media, mieli radio, mieli prasę. Tylko Polskie Stronnictwo Ludowe miało kilka tytułów, które miały ograniczony nakład i tak były sekowane przez władzę. Więc podziemie WIN stara się tutaj dopomóc. I trzecia płaszczyzna działania, samoobrona, wymuszona przez represję. Jak chronić się przed represjami? Ostrzegać przed aresztowaniami, pomagać tak zwanym spalonym, czyli tym, którzy muszą się ukrywać. Znowu zagospodarować te oddziały partyzanckie, które muszą trwać, nie mogą się rozejść do domu, bo nie mają gdzie się, nie mają gdzie wrócić. Więc choć ten WIN miał być taki cywilny, to jednak cały szereg również dużych zgrupowań partyzanckich przyjął jego zwierzchnictwo. Więc pamiętajmy tą triadę. Organizacja NIE, Delegatura Sił Zbrojnych na kraj i Zrzeszenie WIN jako te najważniejsze organizacje PAK-owskie, pamiętając, że obok mamy podziemie Ruchu Narodowego, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tak to wyglądało w skali kraju. I od razu powiedzmy, że powiat tarnowski, ziemia tarnowska była jednym z tych terenów, gdzie to Zrzeszenie WIN było bardzo mocno rozbudowane i rzeczywiście działało w myśl tych cywilnych założeń, choć znowu było ściśle oparte na kadrach AK-owskich. Tak naprawdę placówki Armii Krajowej dawne dokładnie były odtwarzane jako placówki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Nie od razu ten WIN powstał, bo on powstaje
stosunkowo późno, najpierw, jesienią 1945 roku, najpierw dotychczasowe kierownictwo Armii Krajowej, również tutaj, w obwodzie tarnowskim, obwód pod terenem powiatu, w obwodzie tarnowskim Stanisław Marek Jagoda, potem Michał Styczyszyn-Kalina, później Eugeniusz Halik-Dobosz, to są kolejni komendanci jakby, tych struktur polakowskich. Oni, choć jeszcze nie ma formalnej organizacji, bo AK jest rozwiązana, odwiedzają swoich byłych podwładnych, każą ich zachować kontakty, zamelinować broń, zamelinować żywność, czekać na dalsze rozkazy. Prawda? Chwilowo staramy się nic nie robić, ale bądźcie gotowi, bądźcie czujni. Pamiętajmy, że oprócz tych wolnych wyborów jeszcze liczono na jedną rzecz, co się może wydawać paradoksalne, prawda? Po 5 latach strasznej wojny, okropnej wojny, która się łączy z nędzą, ze śmiercią, prawie nie było rodziny, które też nie zginął. Po tych 5 latach wielu ludzi czekało na nową wojnę. Życzyło sobie nowej wojny, wojny światowej, kolejnej. Tym razem wojny państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, z Sowietami. Tak? I śpiewano takie piosenki. Jeszcze jedna atomowa, wrócimy do Lwowa, jeszcze jedna i nasilna, wrócimy do Wilna. Prawda? Czy panie Truman, spuść ta bania, tu jest nie do wytrzymania. Tak? Chodzi o broń atomową, żeby rozgromili Sowiety i wtedy by było prawdziwe wyzwolenie. Więc też na to równolegle jakby do wyborów czekam. Więc pierwsza rzecz, dowódcy odwiedzają okowców, każą im być w gotowości, być czujnymi i czekać. Później na bazie tych kontaktów tak naprawdę odtwarzają strukturę akowską, która tutaj w rejonie tarnowskim przyjmie nazwę Ruch Oporu Armii Krajowej. Ruch Oporu Armii Krajowej. I to wynika już z represji. To wynika z działania Urzędu Bezpieczeństwa, który wyszukuje tych akowców, aresztuje, torturuje. Nawzajem się informują, wprowadzają swoich ludzi, wywiadowców do Urzędu Bezpieczeństwa, do milicji, do partii politycznych, żeby szybko mieć informacje, jakie są działania wymierzone w byłych akowców. Też ważną częścią tej działalności konspiracyjnej była taka pomoc społeczna, prawda? Rodzinom akowców, którzy zginęli w czasie wojny. Rodzinom tych, którzy muszą się ukrywać. Zbieranie składów, dostarczanie żywności, jakichś materiałów budowlanych i tak dalej. I te struktury Ruchu Oporu Armii Krajowej, kiedy tylko powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, stają się jego częścią. I Tarnów był siedzibą, to się nazywało Rejon Wschodni Okręgu Krakowskiego WiN. To odpowiadało strukturom dawnego Inspektoratu Armii Krajowej mniej więcej. I w ramach tego była Rada WiN Tarnów, która odpowiadała dawnemu obwodowi AK Tarnów, czyli terenowi powiatu tarnowskiego. I tutaj tylko skrótowo powiedzmy, że władze się zmieniały, ale ostatecznie najpierw szefem tej Rady WiN Tarnów, a później całego rejonu wschodniego Okręgu Krakowskiego WiN został Władysław Kowal, pseudonim Rola z Pleśnej, i to był taki główny organizator tego tarnowskiego WiN, niezwykle sprawny, doświadczony żołnierz Armii Krajowej, on był adiutantem Eugeniusza Borowskiego, Leliwy, którego pewnie Państwo kojarzą jako dowódcę batalionu Barbara, tego, który w czasie akcji dużo tutaj największy oddział partyzancki w okolicznych lasach działający. I ocenia się, według danych samego Urzędu Bezpieczeństwa, że do 1948 roku w tym tarnowskim winie działało około 540 osób, 500 ludzi, co stanowiłoby niemal 40% całego Okręgu Krakowskiego WiN. Prawda? Niesamowite, że niemal połowa wszystkich winowców w całym Okręgu Krakowskim, czyli teren mniej więcej województwa krakowskiego, to są ludzie z tych kilku powiatów tutaj, takiej szerokiej ziemi tarnowskiej, prawda? Czyli Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska i Bochnia. Był też ten tarnowski WiN jedną z najdłużej, bo aż do jesieni 1948 roku działających struktur WiN. I teraz już szczegółowo, jak to wyglądało tutaj w tych okolicach. Powiedzmy od razu, że i w czasie wojny placówka AK, tutejsza Rydlicka, i po wojnie tutejsze struktury winowskie ściśle współpracowały ze strukturami konspiracyjnymi z niedalekich szerzeń, które jakby formalnie były wówczas w powiecie jasielskim, ale faktycznie i w czasie wojny włączone do obwodu tarnowskiego, nie jasielskiego, i później były ścisłe związki między konspiratorami właśnie z Szerzyn i z Rydlic.
I tam w Szerzynach ostatni komendant placówki, Jan Duda, pseudonim Czarny, zaczął organizować na nowe konspiracje, tak naprawdę oddział partyzancki. Po nim przyjął to Józef Mitora i pseudonim Sowiński. To o tym pamiętajmy, zaraz do nich wrócimy. Natomiast w Ryglicach, tutaj początki konspiracji są związane z osobą Henryka Janasa, pseudonim Ryś, który w ramach Armii Krajowej kierował, czy był szefem tak zwanego podobwodu. Przypomnijmy tą strukturę akowską. Obwód to jest teren powiatu, placówka to jest mniej więcej teren gminy. I w obwodzie tarnowskim utworzono podobwody łączące po kilka placówek. I taki podobwód łączący placówki w Ryglicach, Szerzynach i Ciężkowicach, nim kierował w czasie okupacji Janas Ryś. I później, kiedy Armia Krajowa jest rozwiązana, on odwiedza komendantów tych trzech placówek i mówi im właśnie o tym, melinujcie broń, czyli zachowajcie broń, chowajcie żywność, na razie nie podejmujcie jakichś działań, żeby władza się o was nie dowiedziała, ale czekajcie na dalsze rozkazy. I tutaj w Ryglicach był Józef Piotrowski, pseudonim Pionek. Józef Piotrowski, pseudonim Pionek, ważna postać, doświadczony żołnierz. On był weteranem jeszcze tych walk z 18 roku, odzyskania niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, był oficerem zawodowym przed wojną, w czasie wojny był komendantem tutejszej placówki Armii Krajowej, czyli kierował tymi akowcami tutaj. No i po wojnie zaczyna ich na nowo organizować. Tutaj razem z Władysławem Bojanem, pseudonim Orzeł, chowają te karabiny, tą broń, która im została z czasie wojny. Kilka miesięcy później w Pleśnej właśnie Władysława Kowara wspomnianego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczą i Janas, i Piotrowski. I tu już są konkretne rozkazy, żeby odtwarzać siatkę, odtwarzać organizację, żeby na nowo tworzyć w ramach tego ruchu oporu Armii Krajowej, którego wspomniałem, na nowo tworzyć placówkę. I te działania zostają rozpoczęte. Tak, Piotrowski deklaruje, że on ma już takich zaufanych ludzi, z którymi można działać. Ale te działania zostają przerwane. Zostają przerwane w wyniku wydarzeń, które związane były z przyjściem na ten teren takiego klasycznego oddziału partyzanckiego żołnierzy wyklętych, Bolesława Pronobisa, pseudonim Ikar. To jest ważna postać, jeden z tych już takich klasycznych wyklętych, o których się mówi. To też był dawny żołnierz Armii Krajowej, też był w Tarnowskiej Armii Krajowej, w batalionie Barbara. Po wojnie został aresztowany i osadzony w więzieniu tarnowskim. I on przeprowadził niezwykle spektakularną ucieczkę z tego więzienia. Nawiązał kontakt ze strażniczką. Jednego dnia strażniczka przekazała mu, podrzuciła do celi klucze, przekazała broń. Razem z jednym jeszcze umówionym kolegą, byłym akowcem, obezwładnili strażników, zabrali im broń, wypuścili około 30 więźniów i uciekli. Świetnie przeprowadzona, bardzo sprawna akcja rozwalenia więzienia tak naprawdę. Przeprowadzona z wewnątrz, przez samych więźniów. I z grupy tych uciekinierów z więzienia Pronobis stworzy oddział partyzancki. On będzie się nazywał Huragan i będzie działał w ramach Narodowych Sił Zbrojnych. Taką przyjął afiliację Pronobis. I przez jakiś czas ten oddział działa w rejonie Ciężkowic, Tuchowa, tutaj w tych lasach. I na początku sierpnia będzie Pronobis przebywał w Ryglicach. Tutaj zna tych akowców tutejszych, wie, że może znaleźć schronienie. Po prostu mówiło się melina, prawda, czyli schronienie, ukrycie. Tutaj z grupą kilku współpracowników Pronobis przebywa. Urząd Bezpieczeństwa stale go szuka. I do Ryglic przyjechało dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na motocyklu z Tarnowa. Kierownik tej komórki w Urzędzie Bezpieczeństwa, która odpowiadała za rozbicie podziemia razem z jednym ze współpracowników, i wiedzieli, do kogo jechać. Pojechali od razu do Piotrowskiego, Pionka, żeby go przesłuchiwać, przepytywać właśnie na okoliczność, czy nie przebywa tutaj Pronobis Ikar. Oczywiście Piotrowski nic nie mówi, przyjmuje ich, bo nie ma wyjścia, ale nic nie mówi. Za to wysyła jednego ze swoich synów, który pędzi do Ikara uprzedzić go, że są tutaj ubawcy. Ikar myśli, przyjechali albo po mnie, albo po Pionka, tak czy siak, nie można ich wypuścić. I urządza zasadzkę na drodze między Ryglicami a Tarnowem. Kiedy wracają, ci dwaj funkcjonariusze zostają zatrzymani. Zostaje na nich wykonany wyrok śmierci. Tak samo jak to robiono z gestapowcami, jak to robiono z SS-manami.
chroniąc się bezpośrednio przed zagrożeniem, przed aresztowaniem ich ciała zakopano w lesie właśnie między Tarnowem a Ryglicami. Przez kilka miesięcy kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnowie nie wiedziało, co się stało z tą dwójką. Kierownik ówczesny Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnowie, Ludwik Wojtasow, najpierw mówił, kiedy inni pytali, gdzie są nasi koledzy, mówił, ja wiem dokładnie, co oni robią, mają swoją misję. Później mówił, oni pewnie uciekli do Ikara. I dopiero po jakimś czasie przypadkowo znaleziono te zwłoki i okazało się, że oni zostali tutaj zastrzeleni. Józef Piotrowski, obawiając się bezpośrednich konsekwencji, od razu zaczął się ukrywać. Najpierw w Ciężkowicach, później wyjechał na zachód, dostał od organizacji pieniądze, nowe dokumenty, na pełną pomoc. Wkrótce uciekł też Janas Ryś na ziemię zachodnie, w okolice Wrocławia, tam zaczął, zaangażował się w działalność tamtejszego WiN-u. Czyli dwóch głównych organizatorów tej konspiracji powojennej po akcji z początku sierpnia, akcji Ikara, musiało uciekać, wyjechało, więc na jakiś czas została tutaj przerwana działalność konspiracyjna. Ale później Władysław Kowal-Rola wrócił i zorganizował na nowo placówkę już Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Kierował nią najpierw Władysław Nocko, pseudonim Jastrząb, później Kazimierz Zieliński, pseudonim Hardy. Obaj wcześniej byli oczywiście w Armii Krajowej, obaj służyli w kompanii Regina, czyli tej kompanii, tym pododdziale batalionu Barbara, który wywodził się z tych stron, no ludzie tutejsi w niej służyli. I później, kiedy ten Zieliński Hardy również w obawie o swoje życie wyjechał na ziemię zachodnie, ostatnim tutaj kierownikiem placówki został Felix Trojanowski, pseudonim Czarnecki Felek. Szczególną rolę pełniła jeszcze jedna osoba, Jan Siwak, pseudonim Szyszka, Syska, czasem tak się mówi. To też był żołnierz kompanii Regina, batalionu Barbara. On po wojnie był przez chwilę w Straży Ochrony Kolei, aresztowany przez NKWD, ucieka i podobnie jak Pronobis ukrywa się właśnie tutaj u tych zaufanych ludzi w Ryglicach w kontakcie z Piotrowskim Pionkiem. I to właśnie Siwak razem z jednym synem Piotrowskiego wykonał wyrok na tych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. I Siwak był związany z tą placówką, ale jednocześnie był takim łącznikiem z Szerzynami i był zastępcą Mitoraja Sowińskiego, tym, który kierował konspiracją w Szerzynach. I to, co jest szczególnie ciekawe, że o ile ten Tarnowski WiN, jak mówiłem, w miarę działał w myśl tych cywilnych założeń, czyli koncentrując się na wywiadzie i na propagandzie, to w Szerzynach powstał się taki oddział. To się różnie nazywało, to oddział, czy oddział samoobrony, czy straż, czy oddział dywersyjny, właśnie kierowany przez Józefa Mitoraja, pseudonim Sowiński, wcześniej przez Dudę Czarnego. To był dobrze uzbrojony, umundurowany oddział. Oni co prawda nie przebywali na stale w jakichś ziemiankach w lesie, mieszkali w swoich domach, ale kiedy tylko była potrzeba, skrzykiwali się na akcje i ruszali do działania. I tutaj między Jasłem a Tarnowem, tak, między strukturami WiN-u w Jaśle i w Tarnowie była pewna rywalizacja o tak cenną placówkę z tym oddziałem. I czasem można się spotkać z taką tezą, że ta straż, ten oddział z Szerzyn, to była straż obwodu jasielskiego. Jednak no bezsprzecznie związana była z obwodem tarnowskim, z Radą Militarną. A szczególnie ścisłe były te związki z Ryglicami. Raz, że część działaczy winowskich z Ryglic uczestniczyła w akcjach oddziału sowieckiego. A też można spotkać się z takimi informacjami, z niektórych dokumentów, materiałów tak wynika, że tak naprawdę Sowiński z Szerzyn przejął również zwierzchnictwo nad Ryglicami i kierownik ryglickiej placówki został jego zastępcą. I proszę Państwa, ten teren tutaj, okolice piękne, które dzisiaj szczególnie przy takiej pogodzie możemy podziwiać, bardzo sprzyjały działalności partyzanckiej, działalności wojskowej, prawda? Kręte, wąskie drogi, duże kompleksy leśne, wzgórza, łatwo się ukryć, łatwo uciec daleko od większych ośrodków, prawda? Do Tarnowa, do Tuchowa, w poszczególnych jedynie gminach są tylko kilkuosobowe posterunki milicji. Nim w ogóle Urząd Bezpieczeństwa tu dojedzie, to minie dobra chwila. To sprzyjało różnego rodzaju akcjom, więc wykonywali takie akcje. To były rekwizycje,
to były kary chłosty dla tych, którzy szczególnie sprzyjali władzy komunistycznej, którzy donosili, którzy tworzyli struktury partii komunistycznej. A tych, którzy tutaj w tym lokalnym terenie byli podporą tego totalitarnego reżimu. Kilka takich akcji zostało przeprowadzonych, ale najważniejsza, największa akcja w tym rejonie, a można powiedzieć, że to też była jedna z ważniejszych, większych akcji zbrojnych w całym powiecie tarnowskim. To była akcja z maja 1946 roku, kiedy tak naprawdę oddział Mitoraja Sowińskiego na jeden dzień, opanował Rygwicę. To była niezwykle sprawnie przeprowadzona akcja. 24 maja najpierw dla ubezpieczenia żołnierze pojechali do Bistuszowej, tam przerwali linie telefoniczne, żeby nie było komunikacji z Tarnowem. Później zarekwirowali taką ciężarówkę spółdzielni Samopomocy Chłopskiej i wjechali do Rygwic. Tutaj od razu okrążyli posterunek Milicji Obywatelskiej, nastąpiła wymiana strzałów. Większość milicjantów uciekła, jeden Franciszek Wesołowski został. Ten Wesołowski też wcześniej służył w Armii Krajowej i najprawdopodobniej on współpracował z winowcami. Wcześniej przekazał informację, że tutaj stan posterunku jest kiepski, że nie będzie problemów z jego zdobyciem. Jedynie jakby później tak dla niepoznaki został trochę poturbowany przez żołnierzy, żeby mógł się wytłumaczyć, żeby go nie podejrzewano, ale nic mu nie zrobiono. I kiedy posterunek został zdobyty, żołnierze Sowińskiego zarekwirowali broń, pistolet maszynowy, z 10 karabinów, mundury, żywność, telefon, rower, do różne potrzebne rzeczy. Później udali się do urzędu gminy. W urzędzie gminy zerwali to godło komunistyczne, czyli orła bez korony, powiesili prawdziwego, czyli takiego jak mamy teraz, orła w koronie na tle polskiej flagi. Zerwali propagandowe ogłoszenia, zabrali maszynę do pisania. Kilku udało się do spółdzielni rolniczo-handlowej, gdzie zabrali pieniądze z kasy i również wykonano karę chłosty na dwóch członkach Polskiej Partii Robotniczej. Później dalej tym zarekwirowanym samochodem Samopomocy Chłopskiej odjechali w stronę Janin. Tam szofera z tej spółdzielni zostawili z samochodem, zostawili mu też dwa zardzewiałe, nie nadające się do użytku karabiny, mówiąc niech ty odda milicji i sami bezpiecznie się oddalili. Niezwykle sprawnie wykonana akcja, spektakularna, jedna z tych takich typowych akcji podziemia powojennego, właśnie rozbrajanie posterunków Milicji Obywatelskiej. I właśnie takie akcje sprawiały, że na wielu terenach władza komunistów ograniczała się tylko do miast powiatowych i to w dzień, prawda, a teren tak naprawdę należał do podziemia. Wkrótce po tej akcji w Tarnowie napisano takie sprawozdanie o walce z bandytyzmem, gdzie napisano, cytuję, działa banda z powiatu jasielskiego, która rozbroiła posterunek w Rygwicach. UB i MO nie mogły zadziałać szybko, bo nie mają środków transportu. A ponadto połączone wszystkie siły UB i MO z Tarnowa nie mogłyby się równać z liczniejszą i lepiej uzbrojoną grupą, zwłaszcza w nocy. Prawda? Czyli sami ci, którzy odpowiadali za ochronę władzy komunistycznej w Tarnowie, przyznawali, że wszystkie połączone siły reżimu z Tarnowa nie sprostałyby takiemu oddziałowi, jakim był oddział Mitoraja Sowińskiego szerzej. Wiemy, że w tej akcji, którą dowodził bezpośrednio Sowiński, uczestniczyli ludzie z Rygwic, był właśnie na pewno Siwa Krzyszka, był kierownik tutejszej placówki ostatni. On się nazywał, żeby nie pomylić, Feliks Trajanowski Czarniecki. Niezwykle spektakularna akcja, ale też wiążą się z nią pewne kontrowersje. Tak jak mówiłem, WINS z założenia był organizacją cywilną i ostatni kierownik Rady Wintarnej, Bolesław Halaciński, pseudonim Trawka, kiedy został aresztowany w 1948 roku, zeznawał, że ta akcja była wykonana samowolnie i że on wręcz udzielił nagany Sowińskiemu za tą akcję. Można by się zastanawiać, czy on nie chce się tutaj bronić, tak? I nie chce zdjąć z siebie odpowiedzialności, jak jest przesłuchiwany, ale i wpisany wiele lat później w wspomnieniach. Też Kalaciński stwierdzał, że ta organizacja, ta akcja była wykonana bez wiedzy kierownictwa WIN. Być może. Nie jest to wykluczone. W każdym razie żadne surowe kary tutejszych działaczy nie spotkały.
maszyna do pisania zarekwirowana została przekazana właśnie do kierownictwa winy w Tarnowie, który mógł na niej pisać ulotki, obwieszczenia, plakaty, a pieniądze zarekwirowane zostały przekazane na pomoc spalonym, przede wszystkim właśnie na pomoc dla Józefa Piotrowskiego, Pionka, o którym wspominałem, który tam na ziemiach zachodnich się ukrywał. I kilka dni po tej akcji w Rydlicach ukazały się plakaty na słupach, drzewach, murach. Pewnie też pisane na tej maszynie do pisania, obwieszczenie, w którym sami działacze winy pisali tak. W związku z przeprowadzoną akcją ostrzegamy i upominamy po raz drugi i ostatni, aby wszystkie partie oprócz PSL i Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy bezwzględnie były rozwiązane. Później właśnie udzielano poparcia Polskiemu Stronnictwu Ludowemu Mikołajczyka, żądano przekazania na rzecz tej partii samochodu spółdzielni, tego, którym poruszali się w czasie akcji winowcy. Apelowano, by ludzie nie angażowali się w struktury komunistyczne. No i ostrzegano przed zbytnim zainteresowaniem leśnym oddziałami, prawda, żeby ktoś tam nie ważył się donosić władzy, jak działa podziemie. No, to też był dowód tej silnej obecności podziemia właśnie tutaj w Rydlicach. W późniejszym czasie były jeszcze pojedyncze akcje przeprowadzane, również właśnie głównie kary chłosty na działaczach komunistycznych czy rekwizycje. Warto też wspomnieć, że Tarnowski, już nie Rydlicki, ale Tarnowski win centralny przeprowadził wykonanie dwóch wyroków śmierci w San Tarnowie na dwóch niezwykle ważnych postaciach aparatu represji. Najpierw na zastępcy szefa UB, który też odpowiadał za rozpracowanie podziemia w Janie Świątku, a później na sowieckim doradcy w Urzędzie Bezpieczeństwa, oficerze NKWD Lwie Sobolewie. Jeden w marcu, drugi we wrześniu zostali zastrzeleni w trakcie dnia w centrum miasta Tarnowa. To były też bardzo sprawnie wykonane akcje. I do tej drugiej akcji chciano zaangażować ludzi Sowińskiego. I Kalaciński, właśnie wspomniany, kazał Sowińskiemu przyjechać do Tarnowa z kilkoma zaufanymi, doświadczonymi żołnierzami. I rzeczywiście na rowerach przyjechali, tam się ukryli. Jeden z działaczy tarnowskich winu chodził z nimi, prowadząc ich ulicami miasta, pokazując, gdzie ma wyjść sowiecki oficer, gdzie mogą wykonać wyrok. No ale tutaj się nie sprawdzili. Tutaj okazało się, że jednak realia miasta to jest co innego niż działanie w lesie czy w mniejszych miejscowościach. Chodząc z bronią, dekonspirowali się. Tak zbyt łatwo było poznać na ulicach w mieście, że to są jacyś konspiratorzy i musieli uciekać po prostu. I do tej akcji zostali wyznaczeni inni ludzie. A koniec tutejszej konspiracji przypadł mniej więcej na jesień 1946 roku. Wrzesień pierwszy został zatrzymany właśnie Józef Mitolaj Sowiński. Jako że on był z Jasła, a przez jakiś czas powiat jasielski należał do województwa rzeszowskiego, on został skazany przez sąd w Rzeszowie na 15 lat więzienia. Od razu po jego zatrzymaniu działacze z Rydlic zebrali się, żeby przejść na cmentarz do Szerzyn. Tam była zamelinowana broń. W jednym z grobowców chcieli ją wydobyć, ukryć w innym miejscu bezpiecznym, o którym Sowiński nie wiedział. Okazało się, że już tej broni nie ma, że już została wyjęta. Tutaj jedna taka tylko dygresja. Zapewne Państwo wiedzą, czy z filmu, czy z informacji, że w czasie wojny konspiratorzy mieli w klapach marynarek zaszytą truciznę. Po to, żeby w razie aresztowania popłynąć, żeby nie być torturowanym. Bo wiadomo było, jakie metody stosuje Gestapo i wiadomo było, że prędzej czy później każdy zacznie mówić. Tak? I nikomu z tych, kto był aresztowany i kto był torturowany w śledztwie, nie można robić zarzutu, że w wyniku tych tortur zaczyna zeznawać. To są rzeczy niewyobrażalne. Prawda? Ja tu nie będę przy młodych ludziach mówił szczegółów, ale pamiętajmy, że Urząd Bezpieczeństwa stosował dokładnie te same metody, a niekiedy gorsze niż Gestapo. Że rotmistrz Pilecki w grypsie przesłanym z więzienia już komunistycznego do żony pisał o święciu, to była igraszka przy tym, co mu tam robiono. Więc jeżeli Urząd Bezpieczeństwa uzyskiwa jakieś informacje od przesłuchiwanych w wyniku tortur, no to na pewno karygodne byłoby, czy błędem byłoby mówienie, że ktoś sypie w śledztwie, prawda? Bo to są wymuszane okropnymi torturami zeznania. Więc w każdym razie jakieś informacje do Urzędu Bezpieczeństwa zaczęły dochodzić i zaczynają się kolejne aresztowania.
Najpierw jeszcze w Szerzynach próbowano znaleźć zastępcę dla Sobieskiego. Było takie spotkanie, uczestniczył w nim Siwak, tutaj z Ryglic. I na komendanta nowego placówki w Szerzynach wybrano Władysława Stanole, pseudonim Mrówka. To też był doświadczony człowiek, żołnierz Legionów, niegdyś taki weteran, można powiedzieć. Później w lutym 1947 roku, już po wyborach, które władza oczywiście sfałszowała, i to był już sygnał, że te założenia wielu się nie sprawdziły, bo nie udało się obronić wolnych wyborów, a świat zachodni nie zareagował, prawda, i pozwolił na ogłoszenie tych sfałszowanych wyników. Po tych wyborach władza ogłosiła amnestię. Amnestię, czyli jakby darowanie winy, prawda? Jeżeli ktoś, kto dotąd był w konspiracji, przyszedł teraz do Urzędu Bezpieczeństwa, ujawnił się, to władza deklarowała mu spokój. Wielu ludzi w to uwierzyło, chcąc wrócić do normalnego życia i widząc, że coraz mniejsze są szanse na wywalczenie demokracji, niepodległości, suwerenności. I wielu się ujawniło. Na chwilę wrócili do domów. Władza uzyskała dokładny wykaz dotychczasowych działaczy podziemia i później zaczynały się aresztowania w miarę jak Urząd Bezpieczeństwa otrzymywał informacje o tym, jak te struktury konspiracyjne to wyglądały. Urząd Bezpieczeństwa w Jaśle szukał resztek oddziału Sowińskiego. Urząd Tarnowski koncentrował się przede wszystkim na znalezieniu Siwaka, o którym już wiadomo było, że to on wtedy był zaangażowany w zastrzelenie tych dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Już w styczniu 1947 roku Siwak zostaje postrzelony, ale jeszcze udaje mu się uciec. Ostatecznie zostaje aresztowany na przełomie września i października 1947 roku. Też w przesłuchaniu w Tarnowie okrutnie torturowany, później przekazany do Urzędu w Jaśle, żeby tam zeznawał o tamtejszych konspiratorach. Ostatecznie skazany na karę dożywotniego więzienia. Później na mocy amnestii zamieniono na 15 lat więzienia. Po wojnie pracował w Nowej Hucie, stale inwigilowany, represjonowany jeszcze przez Urząd Bezpieczeństwa. Tuż po nim zatrzymano Władysława Stanula, tego, który stanął na placówki w Szerzynach. To był sędziwy człowiek już. On został skazany na 12 lat więzienia. Wyszedł wcześniej niż Siwak. Siwak wyszedł w 1957 roku. We wrześniu 1957 roku, więc można powiedzieć, że Siwak był jednym z ostatnich, którzy wychodzili po tzw. odwilży październikowej. Większość wcześniej została wypuszczona. Stanula też został wcześniej wypuszczony ze względu na stan zdrowia. Ale już tak śledztwo i więzienie go dobiło, że zaledwie miesiąc po wyjściu z więzienia zmarł. Kolejne aresztowania tutaj w Ryglicach miały miejsce w lutym 1948 roku. Jan Mazia Koszyk, Jan Kamień Szary, Żurowski, Kostrzewa, kilka osób skazanych na kary od roku do 6 lat więzienia. Najpóźniej z tutejszych ludzi zostali aresztowani ci, którzy zaczynali tutaj działania konspiracyjne, czyli wspomnieni już Janas i Piotrowski. Piotrowski ujawnił się też. Liczył, że będzie mógł spokojnie wrócić do normalnego życia. Mimo to został aresztowany, skazany na 3 lata więzienia. Janas został skazany aż na 12 lat więzienia, bo tutaj wliczono mu działalność w Zrzeszeniu Win na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, podsumowując, takie cechy charakterystyczne jeszcze tego podziemia tutaj na tym terenie. Sprawne struktury rzeczywiście i pamiętajmy, ściśle oparte na strukturę atowską. Tam, gdzie była silna Armia Krajowa, gdzie była silna konspiracja w czasie wojny, tam potem było silne podziemie. To, co jest tutaj najciekawsze, to obecność tych dwóch oddziałów partyzanckich. Tego klasycznego oddziału Bolesława Kronopisa i Kara Szczerbca i tutejszego oddziału Mitoraja Sowińskiego. Tak się losy potoczyły, taka była historia, taki był układ sił, że podziemie nie mogło wywalczyć niepodległości. Oni o tym wówczas nie wiedzieli, prawda? My dzisiaj wiemy, jakie były kolejne wydarzenia historyczne. Oni żyli nadzieją właśnie na wolne wybory, później na ten nowy konflikt światowy. Nikt nie sądził, że tak długo będzie trzeba czekać na demokrację, na wolność, na odzyskanie suwerenności. Za tą beznadziejną walkę zapłacili surowe kary, prawda? Że po 5 latach wojny kolejne lata ukrywania się, później śledztwa, później lata więzienia, a po więzieniu też z reguły jeszcze inwigilacja z Urzędu Bezpieczeństwa, przeszkody w znalezieniu pracy, różnego rodzaju szykany, więc kara naprawdę ciężka.
pamiętajmy szczególnie o rodzinach, prawda? To jest to pokolenie, które wielu takich było. Tuż przed wojną zawierają związek małżeński. Przez 5 lat nie mogą normalnie żyć. Później kolejne lata, gdzie nie wracają do domów. I dopiero już jako ludzie 40-paroletni, prawda, mogą zacząć żyć. Powiedzielibyśmy normalnie, ale to wciąż nie jest normalne życie w tych warunkach. I do tego to brzemię, które nadała im propaganda. I to właśnie dlatego się o nich mówi wyklęci, bo ich nie skazano na zapomnienie. Ich skazano na to, żeby pamiętano o nich jako o bandytach. Tak, ta władza ich wyklęła. Żeby w świadomości społecznej nie byli zapamiętani jako bandyci. Tak przeprowadzono procesy, takie były informacje w prasie, w radiu, we wszystkich mediach. I do dzisiaj często w lokalnych społecznościach o niektórych mówi się bandyci, prawda? Ludzie nie znający kontekstu. Dla człowieka we wsi czy w rodzinie może jest tylko zapamiętane, ktoś przyszedł do babci, zabrał jej krowę, prawda? Ale to jest ważne, kto zabrał, na jakiej podstawie, na jakie cele. A wiadomo, że te rekwizycje były niezbędne, bo oddział partyzancki nie może żyć jak dodany, prawda? Skądś musi brać środki na utrzymanie. Gdyby Polska wygrała, gdybyśmy uzyskali niepodległość, to ci wszyscy ludzie, u których dokonywano rekwizycji, jeżeli tylko to nie była kara za działalność komunistyczną, oni by dostali zwrot, oni byliby nagradzani, oni byliby honorowani, prawda? To oczywiście się nie stało, a na wielu tych żołnierzach niestety do dzisiaj jeszcze zostało wypalone to piętno bandyty. Szczęśliwie w ostatnich latach wraz z tym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej i dzięki takim badaczom jak właśnie pani Maria Żychowska, której jakoś dzisiaj zastępuje i która wykonała ogromną, mrówczą pracę, zbierając te wszystkie represje, które miały miejsce na terenie powiatu tarnowskiego. Trochę więcej o nich teraz mówimy, trochę więcej ich pamiętamy. I ta prawdziwa historia żołnierzy wyklętych, choć może lepiej by było mieć żołnierzy niezłomnych, czy żołnierzy niepodległościowych, może zostać przypomniana. I pamiętajmy, czytając już tą książkę o tych związkach bliskich rodzin z Szerzenami, żeby znaleźć informacje, te rzeczy, o których mówiłem, to trzeba patrzeć tutaj nie tylko na rozdziały poświęcone Rybnicom, ale też na rozdziały poświęcone Szerzenom. Tyle z mojej strony, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to chętnie.